Dlaczego zdecydowałeś się zostać królem pierogów, a nie królem bigosu, schabowego, żurka, jakichś innych elementów? Czemu akurat pierogi? No właśnie, to jest ciekawostka. Powiedz coś więcej. Farsz konopny, co to znaczy? Przeżyliśmy pandemię, gdzie myśleliśmy, że to jest najgorsze, a okazało się, że czasy inflacyjne to były najgorsze. Każdą sytuację uważam za naukę, nie za porażkę. Jak już weszliśmy na skalę kilkaset, kilka tysięcy osób, to mówię, kurczę, to jest to, co ja lubię robić. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jest jakiś problem, potrafię go bardzo szybko rozwiązać. Państwa i moim gościem jest przedstawiciel młodego pokolenia restauratorów Adrian Salamonowicz, który prowadzi restaurację we Wrocławiu. Cześć, witam się Adrian. Cześć, witam Paweł. Słuchaj, no opowiedz o tej swojej historii, bo pomimo swojego młodego wieku już udało Ci się bardzo, bardzo dużo osiągnąć. Wiem, że masz kolejne niesamowite plany, ale porozmawiajmy na początku o tym, jak to się zaczęło. To powiem Ci tak, od początku. Zaczynałem świeżo po studiach, wszedłem w świat gastronomii. Niedawno jeszcze mówiłem, że przez, ale teraz mówię, że dzięki mojej żonie, bo gastronomia rozkochała mnie w sobie i na odwrót. Uczucie w jedną i w drugą stronę, naprawdę. Ale skończyłeś jakby studia branżowe, czy coś, takie coś nie, innego? Nie, skończyłem zarządzanie. Okej, okay. No to trochę branżowo. Trochę branżowo, ale gdzieś tam coś innego. Okej. Okay. Gastronomię poznałem od podszewki. Przez to, że moja żona pracowała w firmie rodzinnej w gastronomii od lat, ja zaczynałem od podszewki, bardzo szybko awansowałem na kierownika. No i wiadomo, jako kierownik musiałem umieć wszystko, bo to były jeszcze te czasy, gdzie kuchnia czasami za nie mogła i trzeba było stanąć na kuchni, trzeba było stanąć na zmywaku, trzeba stanąć na pomocy kuchennej, na obsłudze i tak dalej, i tak dalej. Także znam temat od podszewki i to była taka po prostu szkoła życia. A skąd się zmieniło Twoje podejście z tego przez Twoją żonę na dzięki Twojej żonie? Wiesz co, bo w międzyczasie oczywiście romansowałem w innych branżach. Próbowałem w ubezpieczeniach, jako przedstawiciel handlowy i zawsze gdzieś tam się odnajdywałem, ale cały czas czułem, że to nie jest to, co chcę robić, bo chciałem tworzyć. Gastronomia to jest jakby ten proces tworzenia od zera do czegoś fizycznego. Okej. A powiedz coś więcej o tej kwestii, bo byłeś kierownikiem, co było dalej? Dalej byłem menadżerem, ale też w innej restauracji, też gdzieś tam w gronie rodzinnym. No i potem przejęliśmy z żoną jedno bistro. No i po prostu to już było na jakimś tam etapie rozkręcone. My to przejęliśmy, wprowadziliśmy swoje smaki, swoich ludzi, całą filozofię prowadzenia biznesu. No i od 2019 roku do dzisiaj jesteśmy. Przeżyliśmy pandemię, gdzie myśleliśmy, że to jest najgorsze, ale okazało się, że czasy inflacyjne to były najgorsze. Znaczy jeszcze są cały czas, jesteśmy w tych czasach. Także dużo się nauczyłem. Nabrałem takiej skorupy, pancerza. Ja każdą sytuację uważam za naukę, nie za porażkę, nie za coś, co mnie sprowadza do ziemi. Dużo się uczę, lubię się uczyć, lubię wyzwania. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Czyli można powiedzieć, że tego, czego się nauczyłeś, oprócz oczywiście studiów zarządzania, jest z praktyki. Dokładnie tak. Patryki z osobami, które z tymi pracowałeś, pewno też od teścia, który wiadomo, że w gastronomii już wiele, wiele, wiele lat jest. A co takiego było dla Ciebie przełomowego? Jakieś takie elementy przełomowe, które spowodowały, że pchnęły Cię dalej, gdzie przecież wiem, że też otwierałeś restaurację, później tak jak mówisz, otworzyłeś swoją, którą z powodzeniem prowadzisz. Co to takiego było? Znaczy wiesz co, ja w ogóle od początku zakochałem się w cateringach. Robiliśmy cateringi mniejsze, większe. Jak już weszliśmy na skalę kilkaset, kilka tysięcy osób, to mówię, kurczę, to jest to, co ja lubię robić. Wszyscy zawsze mówili, Boże, znowu catering, a ja zawsze się jarałem, robiłem sobie checklistę, wszystko sprawdzałem, szukałem pracowników, to mnie jarało. A potem przerzuciłem to jeszcze w restaurację, jestem w stanie robić i to, naraz, na bardzo dobrym poziomie, dlatego to robię. Tak jak w Japonii mamy sushi, tak wiem, że twoje bistro słynie z pierogów. Powiedz coś więcej, jak to w ogóle się zaczęło z tymi pierogami? Wiesz co, to dość było proste, tak? Mieliśmy pracownika, panią Halinkę, którą do tej pory dobrze wspominamy, pozdrawiam ją serdecznie. I ona nauczyła moją żonę, jak się robi pierogi. Tak jak kiedyś babcie uczyły swoje córki, tak samo pani Halinka nauczyła moją żonę. No i co? I ona po prostu to podkręciła pod swój smak, a ma dobry smak. Nauczyła to naszych pracowników. No i nie ukrywam, że mamy jedne z lepszych pierogów we Wrocławiu.
To jest odważne, tak, wiem, ale mam na to pokrycie. W postaci zadowolonych gości. Rozumiem. Dokładnie tak. No właśnie, ale dlaczego zdecydowałeś się zostać królem pierogów, a nie królem bigosu, schabowego, żurka, jakichś innych elementów? Czemu akurat pierogi? Wiesz co, pierogi z tego względu, że farsz, który jest sercem pieroga, mogę miksować dowolnie. Mogę tam włożyć cokolwiek dobrego, jakościowego i to zawsze w pierogu fajnie może wyjść. Czyli można powiedzieć, że jakby sekretem dobrych pierogów to jest właśnie farsz? Zdecydowanie tak. To jest... A coś o cieście jeszcze powiedz. Wiesz co, jeśli chodzi o ciasto, no to my też robimy to klasycznie. Mąka, woda, sól, olej. Są tam pewne aspekty, których nie chcę do końca zdradzać. Ale tak, to jest po prostu klasyka. Powiedz mi trochę o swojej pracy. Jakby na czym polega i jakie jest twoje w ogóle podejście? No bo jesteś przedstawicielem młodego pokolenia, zatrudniasz młodych ludzi, ale też widziałem parę starszych u ciebie. Jak udaje ci się to wszystko połączyć ze sobą? Wiesz co, będąc na studiach, dużo się szkoliłem a propos komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów. I ja to lubię robić. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jest jakiś problem, potrafię go bardzo szybko rozwiązać, bo często, gęsto to są po prostu bohostki, niedogadanie. Także zawsze biorę sobie osoby na stronę, rozmawiam z nimi na spokojnie, tłumaczę, słucham ich perspektywy, mówię, jaką ja widzę perspektywę i dochodzimy zawsze do jakiegoś konsensusu. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Jakie pierogi można znaleźć w waszej ofercie? No wiadomo, przede wszystkim klasyczne ruskie z twarogiem, ale też kaczka, mięso, ale hitem teraz największym są pierogi z farszem konopnym. No właśnie, to jest ciekawostka. Powiedz coś więcej. Farsz konopny, co to znaczy? Wiesz co, ja powiem ci w ogóle od początku, jak to w ogóle idea powstała. Ta. Jakiś czas temu Tomek, mój wspólnik, organizował wigilię ze swoim stowarzyszeniem u nas w jednej z restauracji i mówił do mnie przed wigilią, słuchaj, mam świetny produkt, nie wiem jak to sprzedać, myślę o tym, co z tym zrobić. Ja od razu, lampeczka się zapaliła, mówię, to słuchaj, to ja ci coś zrobię specjalnego na wigilię, posmakujesz i zobaczysz. No i tak zrobiłem, poprosiłem moich pracowników, żeby włożyli jego farsz po naszym dokręceniu do pieroga, on to spróbował, spróbowało to jeszcze 30 innych osób i mówili, wow, niektórzy nie wierzyli, że to nie są ruskie, że to nie jest twaróg, a to był twaróg z konopi. Czyli krótko powiedziawszy, otworzyłeś się też, można powiedzieć, na wegan, tak? Dzięki temu. Dokładnie tak. Widzę, że tendencja wzrostowa jest rok do roku. Coraz więcej ludzi bądź ma problemy i nie może po prostu jeść mięsa, glutenu i tak dalej, a też jest młoda na to. Jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej o w ogóle rynku wrocławskim. Jak on wygląda, trochę o waszej konkurencji, z czym macie największe wyzwania? Wiesz co, jeśli chodzi o rynek, także powiem, garmażerynek, już idziemy w stronę pierogów, to jest dość sporo konkurencji, tylko że wiemy, że garmażerka tam nie jest jakość, tylko ilość. My stawiamy jednak na tą jakość i chcemy to potem przełożyć stopniowo na ilość. A jeżeli chodzi o jakieś takie największe wyzwania? Wiesz co, największe wyzwania to się przebić przez te sieci. To znaczy to, że oni sprzedają pierogi powiedzmy za paręnaście złotych, za pół kilo, no to ja mam świadomość tego, co jest w tym pierogu. Licząc koszyk zakupowy, twaróg, mąka i tak dalej, nie jesteśmy w stanie po tej cenie, w takiej jakości zrobić porządnego pieroga. A trochę w ogóle jeszcze o historii Wrocławia, w sensie o historii gastronomicznej. Jakbyś mógł powiedzieć, jakby, czy są jakieś elementy z przeszłości? Jakby, czym się sugerujecie, tworząc jakby farsz do pierogów? To są jakieś smaki twojego dzieciństwa, czy może są to smaki jakichś innych osób? Wiesz co, jak to tworzycie? My generalnie stawiamy, tak jak mówię, na jakość. Dla mnie jakość jest najważniejsza, żebyśmy mieli cebulę od rolnika, nie taka z hipermarketu. Tak samo twaróg mamy z mleczarni, mąka mamy z młyna, także naprawdę to każdy element jest z regionalnych produktów. Nie ściągamy jakichś tam chińskich i tak dalej, nasze produkty. Mamy naprawdę w Polsce świetne produkty, korzystajmy z nich. Słyszałem, że jakby twój projekt, który z powodzeniem działa tutaj na rynku wrocławskim, masz powoli zaczynasz wdrażać już online'owo, że będzie można kupić go w różnych częściach Polski. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak, uruchomiliśmy już właściwie sklep internetowy i tam będzie możliwość zamówienia pierogów z dowozem na terenie Wrocławia, bądź z wysyłką na terenie całej Polski.
I jakie tam pierogi można kupić? Przede wszystkim pierogi z farszem konopnym. Pierogi ruskie, klasyczne, z mięsem, z kaczką, ze szpinakiem i tak dalej, i tak dalej. Gama będzie dość szeroka. Oczywiście też będą naleśniki z twarogiem z konopi i z klasycznym mlecznym. Krokiety też będą. Myślisz, że twój core biznes, czyli pierogi, mogą konkurować z kebabami? Myślę, że tak. Z tego względu, że pieróg to jest tradycyjne danie Polaków. To jest jakby nasze dobro narodowe. Każdy, kto przyjeżdża za granicę do Polski, idzie, szuka dobrej pierogarni. Na rynku tutaj naszym wrocławskim, która knajpa ma największe powodzenie? Dwie pierogarnie, które są właściwie po ukosie. Cały czas tam jest full, bo ludzie kochają pierogi. Ludzie, którzy za granicą spróbują naszych pierogów, kochają je, przyjeżdżają do Polski, jedzą pierogi. Za granicą w Anglii też sklepy z garmażerką polską są oblegiwane. Adrian, moje ulubione pytanie na koniec, czyli plany na przyszłość. Ciężka praca przed nami. Teraz będzie intensywny czas. Zdobywamy coraz więcej nowych klientów detalicznych, ale też chcemy uderzyć w segment Horeki. Już tam współpracujemy z jakimiś małymi restauracjami, ale chcemy wypłynąć na większe wody. I Horekę masz na myśli pierogi, czy coś więcej? Też pierogi, ale też głównym naszym produktem będzie twaróg z konopi. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć jeszcze o samej konopi? To jest bardzo ciekawy temat. Zacznę od początku, gdzie ja się zakochałem w konopi. Z tego względu, że ja kiedyś inwestowałem w konopię. Nie będę się tutaj rozwijał. Rozkochałem się w temacie, ponieważ go poznałem od podszewki. A ja w ogóle przyjeżdżając do Wrocławia jako sportowiec, bo przyjechałem tu jako sportowiec. Dalej jestem sportowcem, ale już na emeryturze. Nie widać. I jak ja zobaczyłem, Tomek mi pokazał etykietę i powiedział mi o tym, że w twarogu jest 10 gram białka, błonnik i tak dalej. Mówię, no to jest produkt dla mnie. Jak pokazałem to moim znajomym, którzy są obecnie zawodowcami i tak dalej, siłownią, moim znajomym, którzy prowadzą siłownię, mówią, mega produkt, dawaj pierogi do nas. Lampeczki się dobrze zapalają, tylko trzeba po prostu iść, pokazać, ja już to zrobiłem. Żałujesz tej decyzji z 2019 roku, że otworzyłeś swoje bistro? Czy jakbyś był znowu w 2019, to byś powiedział, wchodzę w to i masz kolejne plany na otworzenie innych miejsc? Myślę, że nic bym nie zmienił. Ja też wtedy nie przewidziałem pandemii, nikt nie przewidział, także tego to było nie do przewidzenia. Także wszystko było tak, jak miało być po prostu. Nic bym nie zmienił z tego względu, że wiadomo, że jakbym teraz cofnął się w czasie, to bym zrobił to tak samo, tylko troszkę lepiej. Ale jeśli chodzi o tą drogę 2019, czy bym wszedł, czy nie wszedł, bym wszedł. Czego Ci życzyć na najbliższe lata? Zdrowia. Zdrowia przede wszystkim, jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki serdecznie.